na zmieniające się społeczeństwo, na to wszystko, co się w ciągu 25 lat działo. Doktor Dominika Kozłowska u nas jest w studiu naszego radia, Tok FM Euro, Koncita Ekstra. Jakby rozwiązanie bardzo poręczne, czy bardzo wygodne dla pewnej części rodziców, dla których jakby sam fakt odbycia edukacji religijnej, która w tym rycie, w tym sposobie, w którym funkcjonuje obecnie, ma też za zadanie doprowadzić do kolejnych sakramentów, czyli w Kościele Rzymskim pierwszej komunii i bierzmowania, a na przykład w kościołach luterańskich do konfirmacji. To pamiętajmy też jeszcze o kosztach tej wygody. Tak, i bardzo bym chciała, żebyśmy zdążyli też o tej kwestii porozmawiać, również chociażby w nawiązaniu do teraz finiszującej we wrześniu akcji Świecka Szkoła, która zbiera podpisy pod projektem zmiany ustawy regulującej sposób finansowania lekcji religii. Więc to jest wątek, który dobrze by było, żebyśmy zdążyli dotknąć. Czyli wygoda. Tak, wygoda jest, znaczy wygoda w modelu, kiedy funkcjonują lekcje religii w szkole. Tak. Po drugie, musimy też się zastanowić, jakby kto i z jakich powodów posyła dzieci na lekcje religii. Tutaj już mówię tylko i wyłącznie o perspektywie jakby kościoła i pewnych korzyści, które także pamiętajmy, że jesteśmy jako instytucja, otoczeni jako wspólnota wiernych, światem moherowych beretów. I tu na Saskiej 42 to jest Praga Południe, w całej Warszawie, to, że te lekcje w wielu miejscach w szkole, nieważne czy na pierwszej, czy na ostatniej lekcji, czy jak bywa niestety często w środku, sprawia, że wchodzi na nie realnie dużo, dużo więcej dzieci, niż chodziłoby, gdyby te lekcje odbywały się w salkach katechetycznych i wymagały dodatkowego wysiłku i kosztów tych niematerialnych, ale właśnie takich, które jest znacznie trudniej pokryć. I myślę, że z tego osoby odpowiedzialne za katechizację, za organizację zdają sobie doskonale sprawę, że po prostu to sprawia, że więcej dzieci. I teraz oczywiście pytamy, czyja to jest korzyść, prawda? I chyba przechodzimy wtedy do tego punktu związanego ze świecką szkołą. Dlatego, że jakby zresztą kilka dni temu rozmawiałam też jakoś po raz kolejny z Leszkiem Jarzdzewskim o tej akcji i całej tej inicjatywie. I mnie się wydaje, że dobrze by było, żeby w tej dyskusji trochę inaczej właśnie porozkładać akcenty. Jakby w pierwszej części programu wyszliśmy od tego, że właśnie to, co się zmieniło przez te 25 lat, to bardzo wzrosła, statystycznie uchwytna jest grupa społeczna osób, które nie chcą posyłać dzieci na lekcje religii i faktycznie nie posyłają. I wydaje mi się, że tego typu akcje, one przede wszystkim są takim jakby głosem tych ludzi, którzy coraz wyraźniej domagają się jakichś rozwiązań odpowiadających im ich potrzebom, tak? I tu uważam, że to jest wyzwanie przed politykami i to nie jest jakby też, to staram się to ustawić jak najbardziej rzeczowo, tak? Właśnie, żeby nie wchodzić tutaj w jakąś płaszczyznę wojen kulturowych, religijnych i tak dalej, tylko po prostu jest fakt, tak? W społeczności uczniowskiej i społeczności rodziców są różne potrzeby, tak? I są rodzice, którzy mówią tak w badaniach społecznych, chcemy, żeby była religia w szkole, chcemy posyłać dzieci na lekcje religii. Są rodzice, którzy mówią, nie chcemy, żeby nasze pieniądze były przeznaczone na lekcje religii, bo nasze dzieci na te lekcje nie chodzą, a lekcji etyki nie ma, albo nie są dla nas tą alternatywą, na którą chcielibyśmy się decydować. Więc tutaj system oświaty powinien tym rodzicom coś zaoferować takiego, co no, jest dla nich jakąś wartością edukacyjną. Zresztą o takich wartościach w akcji Świecka Szkoła była wielokrotnie mowa. I wreszcie jest trzecia grupa jeszcze rodziców. To są rodzice wierzący, którzy z kolei od edukacji religijnej oczekują czegoś innego niż to, co może być zrealizowane w szkole. I tutaj oczywiście istnieją pewne rozwiązania, ale one często funkcjonują w takim świecie don't ask, don't tell. To znaczy dzieją się świetne inicjatywy oddolne, ale na wszelki wypadek tak, żeby kuria zbyt wiele o tym nie słyszała, bo a nuż, prawda, ktoś się zainteresuje i być może, prawda, ta inicjatywa zamiast się rozwijać zacznie się kurczyć.
I teraz, kiedy podejmujemy debatę społeczną na ten temat, to moim zdaniem jakby podmiotami tej debaty powinni być reprezentanci wszystkich, co najmniej tych trzech grup, bo jeszcze jest czwarta grupa, o której w ogóle się nie mówi, albo mówi się bardzo marginalnie, to są wyznawcy innych religii, członkowie innych kościołów i związków wyznaniowych, których jest w Polsce całkiem sporo. I to są także grupy, które chcą mieć swoją katechizację, bo są to jednocześnie grupy mniejszościowe, dla których obecność religii i możliwość nauczania religii jest jakby ważnym elementem utrzymującym ich tożsamość mniejszościową z kolei. Więc tutaj naprawdę, zresztą ja mówiłam na przykład o tym, że jakby z moich przynajmniej rozmów z tymi kościołami mniejszościowymi wynika, że wycofanie finansowania publicznego dla tych mniejszych kościołów będzie naprawdę bardzo poważnym ciosem. To znaczy na przykład Kościół prawosławny nie jest w stanie na ścianie wschodniej w tej chwili utrzymać się bez dotacji. No dobrze, i to chyba też jest dobry moment, żeby zadać pytanie, no bo my rozmawiamy o religii w szkole 25 lat po... Mówiłam, że Kościół prawosławny tak? Nie dobrze jak ci moherowi tutaj tym, w całej tej Warszawie. A Caritas, no to na 90% jest katolicki. Także oni rzeczą i teraz ksiądz katolicki się obawia, że jak uchodźców będzie coraz więcej, to oni pójdą do kościoła na zupę, że będą na garnuszku. To nie ma racji. To jest nasza sytuacja. Gdyby rozpocząć od początku i powiedzieć, drodzy rodzice, macie do wyboru na przykład, że po lekcjach czy przed lekcjami wasze dziecko będzie miało 2 godziny czegoś i po lekcjach będzie miało 2 godziny czegoś. Tak? Za te lekcje będziecie musieli zapłacić sami. Proszę, wybierzcie sobie angielski, francuski, szermierka, taniec, religia, nie wiem, podstawy przedsiębiorczości, lekcje tańca. Proszę bardzo, proszę wybrać sobie na przykład każdego dnia coś innego, ale pokrywacie to. I to jest jakby jedno badanie. Drugie badanie. Dobrze, pokrywamy 2 zajęcia pozalekcyjne każdego dnia i proszę wybierzcie, co to miałoby być. Tak? I nie jestem przekonany, czy wtedy religia byłaby wysoko, a być może byłaby, trudno mi powiedzieć. Tak? No bo mówimy o systemie, który gdzieś tam już dawno zapuścił korzenie, więc chyba nasze rozważania są czysto teoretyczne i wszelkie akcje, które się pojawiają, które reprezentują jakąś część społeczeństwa, mam wrażenie, może jako niepoprawny pesymista, skazane są na porażkę. Ci katolicy strasznie pilnują swoich mieszkań, bo nie mają gdzie mieszkać, mieszkania są drogie. Właśnie woda jest droga i są tak przyzwyczajeni do życia doczesnego, jak odstępczy żydzi, którzy zaczyna się instantu na scenie, też tak? Znaczy, cały czas tak było, że musieli słuchać Boga Jahwe. Także wiecie Państwo, oni tutaj, te mohery, na Saskiej 42, ale w ogóle wszędzie, mohery są strasznie kłótliwe i proszę uważać, bo po więzieniach siedzą mohery, do Caritasów idą mohery, a nie ma prawosławnych. Bo to nie jest ściana ani wschodnia, ani zachodnia. Tu może być tylko ściana wschodnia dworca wschodniego, no ale to Warszawa. 2,5 miliona i 3/4 w Warszawie tych moherów jest. I proszę Państwa, teraz strasznie boją się równie partnerskie uciekinierów, tak, uchodźców, ale może niekoniecznie z tego powodu, żeby dać im coś zjeść. Jak tutaj ten dziennikarz z Czerski 8 na 10 tutaj z Radia Tokatem mówił wczoraj, te wartości, które są dla nich istotne. Przy poniedziałku, tak? Że 4 grosze go to kosztuje. Czy to w nocy? W elastyczny sposób, żeby ci ludzie, dla których istotną wartością jest nauczanie religii, mogli wybrać tę wartość, a ci, dla których lekcje przedsiębiorczości albo etyki, proszę Państwa, cyfrowo nagrane, nawet czy kultury greckiej, co, gdzie, kiedy, jak powiedziane, o której godzinie to jest. Wszystko w internecie, można dojść wszędzie. Na przykład mogłyby być zrównane narzędzia lobbystyczne. Mhm. Tak, no bo oczywiście możemy sobie usiąść przy stole i powiedzieć, dobrze, dochodzimy do jakiegoś konsensusu, pani ma rację, ja mam rację, albo tu się nie zgadzamy, to wypracujemy jakieś rozwiązanie, które no, trochę nas zaspokaja, trochę nie, no ale potem przechodzimy do życia prawdziwego, tak, i mamy
jedną organizację, która ma niesłychaną przewagę, o której nie musimy mówić, na czym polega, bo wszyscy doskonale wiemy. No i znowu jesteśmy w stanie jakby nierównowagi. Także widzicie Państwo, jesteśmy w stanie nierównowagi i nie jest to widziane, czy tu w Polsce nie będą tego typu wojny jak w Syrii. A no właśnie, religijne. Dlatego też Świadkowie Jehowy tu od roku 1905 zapowiadają zniszczenie religii proroczo i zgodnie z 18 rozdziałem Apokalipsy świętego Jana, gdzie przedstawiona jest nierządnica, tutaj Radio Maria, jakieś ladacznice, jakąś miejscowość reklamuje dla odwrócenia uwagi. Nierządnica jest przedstawiona w 18 rozdziale Apokalipsy. Siedzę jak królowa, wdową nie byłam, żałoby nie zasnam. I ta ladacznica, gdzie mają to ci moherowi, to myślą, że oni nawet mogą zabić, ale że to dla Boga robią. No to tak myślą jak krzyżacy. Tak myślą jak w czasie średniowiecza jeszcze. I to pomimo, że ksiądz może powiedzieć nie. No ale wiecie Państwo, co się dzieje 11 listopada? To parafianin ciemny z kamieniami na policję. A tu no. 13 rozdział. Rzymian mówi, że każdy chrześcijanin ma być podporządkowany władzom zwierzchnim, a czy to gorzej, czy lepiej, czy dobrze, czy źle, no to jest całkiem inna sprawa. Ma być podporządkowany i chrystianizm zawsze był podporządkowany, ale w IV wieku, kiedy powstało chrześcijaństwo, czyli coś odstępczego, odstępcze chrześcijaństwo, głos mają kościoły mniejszościowe. Sobór w Nicei, wzięcie dogmatów, pogaństwa, połączenie do kotła jednego wielkiego, że wszystko wam już teraz wolno, że ryby, proszę Państwa, chore płyną z prądem, no i to się tak ciągnie aż do XXI wieku naszej ery. Także strasznie źle i dlatego ta nierządnica jako Babilon Wielki ma być zniszczona jako religia zła, bo Bóg poprzez Armagedon, gdy tych królów zniszczy, z którymi to królami nierządnica flirty uprawiała. Precz z flirtami. Precz z flirtami. Precz z flirtem. Z flirtami precz. Bardzo Pani dziękuję. Gdy dziad mówi do dziada, gad mówi do gada, a żebrak do żebraka, bo tego jest podwiosowy. Warci sama, wida z nędzą. No to już Kraków, to wiadomo, że to jest po tej samej linii, co i Warszawa, bo jak jedziemy z Gdańska przez Warszawę tu do Krakowa, no to jest po jednej linii, czyli że jesteśmy na tej linii właśnie, która jest pomiędzy wschodem i zachodem, pomiędzy ścianą wschodnią i zachodnią. Także nie ma tu prawosławnych, ani żadnych świętych świadków. Nie ma żadnych dobrych ludzi. Gdy Państwo będą przechodzić przez podwórka tutaj stołecznego miasta Warszawy, no proszę jakoś tak nie wdawać się w dyskusję, bo oni i tak nigdy nie będą rozmawiać na tematy Boże, na tematy Boga Jehowy, na tematy prawdy, gdyż są kłamcami i są sługami szatana diabła. Dlatego też wielokrotnie mówiłam, że to są słudzy szatana diabła. No dlaczego? Dlatego, że chętnie czynią to, co diabeł chce. A to, co Jehowa chce, to oni nigdy tego nie robili, nie wypełniali przykazań Bożych, bo już w czasie Mojżesza, prawda, krowę ze złota ulepili i gdy Mojżesz z góry schodził z przykazaniami, to potłukł te przykazania i po raz drugi Bóg mu dał palcem Bożym pisane, prawda? Bóg drugi raz mu dał. Dlatego mówimy, że spadkobiercy tych żydowskich tradycji i sabatów, Biblia mówi, waszych sabatów i świąt nienawidzi dusza moja. Spadkobiercy, czyli moherowi, wyznawcy papieża, tutaj wszędzie, Matki Boskiej,